Czy marzyła się Wam kiedyś Formuła 1, gdzie różnice między samochodami są naprawdę niewielkie i nawet kierowca ze środka stawki ma szansę walki o pierwsze pole startowe, a każdy najmniejszy błąd ma ogromny wpływ na to, jak wygląda ten układ stawki? Jeżeli tak, to mam dla Was dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że jeszcze tam nie jesteśmy. Dobra natomiast taka, że powoli się tam zbliżamy i najlepszym dowodem na to są dzisiejsze kwalifikacje, o których więcej powiem za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 17 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Ten weekend wyścigowy wygląda zupełnie inaczej niż ten, który otwierał nam tegoroczne zmaganie. Już nawet nie chodzi o samą charakterystykę toru, czy różnice między charakterystykami, ale na te warunki, które panowały w Bahrajnie. Silny wiatr, zmiany w zasadzie z sesji na sesję. Na Imoli tego nie ma. Zespoły zamiast walki z tą pogodą mogą skupić się na optymalizacji tego, co przywiozły na ten tor. Zwracam uwagę również na inny element, który ma i będzie miał duży wpływ na to, jak wygląda rywalizacja w tym roku. To skrócenie piątkowych zajęć treningowych. To odbiera zespołom wiele czasu na przygotowanie się, na przeprowadzenie testów, choć oczywiście pod kątem dalszej części sezonu tego rozwoju dużo nie będzie. Natomiast tutaj na pewno zyskują ci, którzy mają lepsze narzędzia, którzy potrafią lepiej, szybciej się adaptować i ci kierowcy, którzy mają większe doświadczenie. Antoine Davidson zwrócił uwagę na to, że w trakcie treningów nie było zbyt dużo takich leniwych przejazdów z tymi wszystkimi elementami aerodynamicznymi. Kierowcy od początku chcieli wejść w ten rytm wyścigowy, łapać to odpowiednie tempo. Jak widzieliśmy dzisiaj, niektórym wyszło to lepiej, innym gorzej. Na początek trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Lewis Hamilton, 99. pole position w karierze. Lewis po tych kwalifikacjach powiedział, że nie spodziewał się takiego wyniku. Mówił, że momentami Red Bull zdawał się być 6,7 sekundy szybszy od nich. Kiedyś padło w trakcie poprzedniego sezonu z osoby z otoczenia Mercedesa takie stwierdzenie, że jeżeli Red Bull w treningach jest o 6-7 sekundy szybszy, to zaczynają pojawiać się obawy, bo Mercedes wie, że tyle mniej więcej ma w jednostce napędowej, tyle mniej więcej pojawia się magicznie, kiedy te tryby silnika idą w górę. No dzisiaj było bardzo, ale to bardzo blisko, ale Lewis, zwracam uwagę na to, na tym pierwszym kółku w Q3 już był w stanie pojechać szybko, pojechać bez błędu. Nie udało mu się to poprawić w kolejnym okrążeniu, ale na szczęście dla niego to wystarczyło. Takim bohaterem dzisiejszego dnia na pewno jest Sergio Perez. Mało kto się spodziewał, że będzie na drugim miejscu po kwalifikacjach, a na pewno nie przed Maxem Verstappenem. Sergio pozbierał się bardzo szybko po tych przygodach, które miał po tym incydencie ze Estebanem Oconem, który obciąża w dużej mierze jego konto, choć Esteban też nie był bez winy. Sposób pozycjonowania samochodu w trakcie wolnego okrążenia to nie było najlepsze w wykonaniu Estebana Ocona, ale jednak Perez tutaj widział go z daleka, powinien zachować się lepiej, no ale dzisiaj już tego tematu praktycznie nie ma i to jest ta różnica między dojrzałym kierowcą, który już był w takich sytuacjach w przeszłości, a tym, który dopiero się uczy, dopiero zbiera doświadczenia, dodatkowo nakładana jest na niego ogromna presja. Perez pojechał dzisiaj naprawdę rewelacyjnie, Perez dzisiaj będzie pewnie na ustach wszystkich, ale warto dodać, że Perez w trakcie tego kółka popełnił błąd, podobnie jak Max Verstappen. Red Bull był dzisiaj na dystansie jednego kółka prawdopodobnie szybszy, czy dysponował szybszym samochodem, niestety nie udało się tego wykorzystać właśnie przez te błędy kierowców. Na trzecim miejscu Max Verstappen, ale na tym miejscu powinien być zupełnie inny kierowca, Lando Norris. I wracamy do tematu tych limitów toru. Nie podoba mi się, że Lando stracił to miejsce, ale z drugiej strony będę stał po stronie sędziów wyścigowych. Gdzieś ten limit musi być, to odcięcie, nie można w nieskończoność przesuwać tej granicy, no bo zwyczajnie popadniemy w jakąś paranoję i każdy weekend będzie próbą przepychania się, kto miał rację, który przepis jest mądrzejszy, która linia została lepiej określona i której powinniśmy się trzymać. Mimo tego Lando Norris dzisiaj pokazał kolejny raz świetne tempo. Ten chłopak w końcu poskłada to wszystko i naprawdę zaskoczy nas jeszcze nie raz. McLaren ma świetnego kierowcę, świetnych kierowców, świetny pakiet, to na pewno da dobry rezultat. Max Verstappen był dzisiaj trochę kwaśny,
po tych kwalifikacjach, bo wracam do tego prawdziwego trzeciego miejsca w kwalifikacjach, no, popełnił błędy, które kosztowały go sporo, to co widzieliśmy, no ale Red Bull jutro na pewno nie jest bez szansy. Oni obaj z Perezem wiedzą, że będą wtedy jutro tymi myśliwymi, a tą zwierzyną będzie Lewis Hamilton, więc to jest pewnego rodzaju odwrócenie sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Dawida Walsekiego właśnie o tym mówił, rozmawiając z kierowcami po kwalifikacjach. W końcu Red Bull będzie miał strategiczne narzędzie do tego, żeby nacisnąć Mercedesa, nacisnąć Lewisa Hamiltona, a do tego prawdopodobnie odrobinę szybszy samochód jutro. Tam na szczycie czeka nas naprawdę ciekawa rywalizacja i różnica, jeżeli chodzi o opony. Perez ruszy na miękkiej, ci dwaj pozostali kierowcy na pośrednich mieszankach. To też powinno nam roztasować ten wyścig i dać nam ogromne emocje. Na początku, w środku może trochę mniej, ale na końcu powinno nam się to z powrotem zjechać. Czwarta pozycja, Charlesa Leclerca. Ferrari jest w formie i tutaj Bahrain, a w zasadzie Imola, powtórzyła czy potwierdziła nam to, co już widzieliśmy w Bahrainie, tego tempa po stronie jednostki napędowej, ale też po stronie samej konstrukcji jest dużo, choć Charles Leclerc mówi, że jeszcze trochę brakuje do tego, żeby czuł się pewniej w samochodzie. Wczoraj podobno, jeżeli chodzi o ten komfort, balans samochodu było lepiej, ale dzisiaj udało się mu poradzić bardzo dobrze. Sainz poza tą pierwszą dziesiątką. Sainz stwierdził, że brakuje jednak tego czasu spędzonego w samochodzie. Sainz popełnił błąd, który był bardzo kosztowny, i to jest właśnie ten dowód na to, że zbliżamy się do Formuły 1, do formuły idealnej tej rywalizacji, kiedy to właśnie kierowca staje się tym centrum uwagi, kiedy to błąd, każdy najmniejszy błąd powoduje, że zamiast być trzeci, jest ósmy, czy w ogóle nie awansuje do ostatniej części kwalifikacji. I właśnie tak to powinno wyglądać. Nie te kręcące się pod poszyciem samochodów tryby powinny decydować o tym, kto wygrywa, ale na końcu to ostatnie zdanie powinno należeć do kierowcy. Sainz na pewno jutro, ruszając z 11 pozycji, mając do dyspozycji wybór opon, będzie groźnym kierowcą, choć Charles Leclerc powiedział, że inni mają trochę więcej tempa na prostych, więc być może ten samochód jest zestrojony właśnie pod zakręty, trochę więcej docisku i możemy być łatwym kąskiem dla innych, na przykład dla kierowców McLarena, choć na piątej pozycji, na piątym polu startowym ustawi się jutro Pierre Gasly. Jeżeli chodzi o Gasly'ego, on był dzisiaj bardzo zadowolony z tego wyniku. Więcej chyba się nie dało wycisnąć z tego samochodu. To jest domowy wyścig dla zespołu Alfa Tauri i szkoda tego wypadku Yukiego Tsunody. No, podwójnie szkoda, bo Yuki bardzo dużo czasu spędził tutaj przygotowując się do tego wejścia do rodziny Red Bulla, do rywalizacji w Formule 1. Tutaj Red Bull stworzył mu naprawdę komfortowe warunki i to właśnie na tym torze paradoksalnie Yuki rozbił się i rozbił się bardzo poważnie. Prawdopodobnie będzie konieczna wymiana na pewno skrzyni biegów. Nie wiadomo co z jednostką napędową, z baterią, która znajduje się tam gdzieś z tyłu. Nie wiadomo czy nie będzie potrzebnej wymiany całego podwozia. No ale Yuki, co było zaskoczeniem, nie jak inni kierowcy w kasku gdzieś po tym incydencie, ale zdjął kask, poszedł do garażu, pogadał, zapytał, co zrobił nie tak, potem przeprosił zespół. To też jest dowód na to, że ten chłopak jest naprawdę ukuty z porządnego materiału i będą jeszcze z niego ludzie, musi troszeczkę jednak ochłonąć. Te błędy muszą przyjść, one na pewno przyjdą. Im szybciej przyjdą, im szybciej wyciągnie z nich wnioski, tym lepiej dla niego. Szósta, siódma pozycja to są właśnie pozycje kierowców McLarena. Daniel Ricciardo, z tego co mówili komentatorzy telewizji Sky Sports, miał w swoim samochodzie dzisiaj jakieś problemy z układem odzyskiwania energii. Ten układ po prostu nie działał poprawnie. To może tłumaczyć tą nieco gorszą dyspozycję, tą różnicę między nim a Lando Norrisem, gdyby to idealne okrążenie zostało zaliczone. Jeszcze jedna ważna rzecz. Charles Leclerc powiedział, że Lando na tym kółku wcale niewiele zyskał. W zasadzie nic nie zyskał. Te 2 centymetry poza linią nie dały mu absolutnie nic. Ładne zachowanie ze strony Charlesa Leclerca, no ale tak jak już powiedziałem, no gdzieś ta granica musi być. Ósma pozycja Valtteriego Bottasa, no i Bottas musi się mocno zastanowić nad tym, co chce dalej ze sobą zrobić i ze swoją karierą, bo nie powinno to tak wyglądać. O ile nie było żadnego błędu, problemu w samochodzie, o czym na ten moment nie ma w ogóle mowy, Valtteri Bottas powiedział, że pierwsza, druga część kwalifikacji była w porządku, czuł się pewnie w samochodzie i problemy zaczęły się dopiero w tym trzecim segmencie kwalifikacji, kiedy wyjechał na tor, tylna oś już nie była tak posłuszna, już tak mocno nie słuchała kierowcy. Natomiast w drugim przejeździe tutaj nie znajduje wytłumaczenia dla braku wytłumaczenia ze strony Valtteriego Bottasa, który powiedział: nie wiem, co się stało. No i tutaj mamy też no, taką sytuację, kiedy kierowca do końca nie wie, dlaczego nie był w stanie pojechać szybko, choć jak widzieliśmy, tempa w tym samochodzie było sporo. Tutaj
Jeszcze wrócę do tej kwestii związanej z samochodem. Tych 3 tygodni, które Mercedes miał, żeby znaleźć to dodatkowe tempo, może tego tempa wcale tak dużo nie brakowało. Może Bahrajn ze względu na ten wiatr, tą wrażliwość samochodów na mocny wiatr spowodował, że Mercedes wyglądał zdecydowanie gorzej niż tak naprawdę wygląda jego dyspozycja. Z drugiej strony James Allison powiedział przed tym weekendem, że oni naprawdę sięgnęli głęboko i szukali jeszcze innych rozwiązań, w jeszcze innych obszarach, żeby to tempo się znalazło. Zwracam uwagę na zupełnie nowy dyfuzor, dwa ciekawe rozwiązania w tym obszarze. Będziesz czas o tym porozmawiać. Mercedes jest w tempie, Mercedes nadal będzie groźny, ale Red Bull powinien być bliżej, czy oba zespoły powinny być blisko i to bardzo dobrze dla nas i bardzo dobrze dla rywalizacji. Przed tą wielką rewolucją roku 2022 Formuła 1 ma szansę zbudować się ponownie, a potem zrobić kolejny krok do przodu, to naprawdę mnie bardzo mocno cieszy i myślę, że Was również. 9. pozycja Estebana Ocona, i to jest chyba wszystko, co dobrego można powiedzieć o dyspozycji zespołu Alpine. Alpine naprawdę spisuje się kiepsko. Fernando Alonso dopiero na 15. pozycji. Fernando Alonso powiedział, że w zasadzie wszystko było dobrze. Moje kółko było poprawne, czy moje kółko było szybkie, poskładałem to, no ale tempa w samochodzie po prostu brakuje. Jeżeli chodzi o Alpine, no to tutaj niezbyt dobre informacje docierają z zespołu. Marcin Budkowski powiedział, że mają, czy mieli problem z tunelem aerodynamicznym, z korelacją, jak to się często mówi, dlatego ten rozwój samochodu był nieco opóźniony, nieco to się położyło cieniem na rozwoju samochodu. To nie są dobre informacje i w kontekście tego sezonu, i w kontekście tej wielkiej rewolucji, bo to właśnie teraz tymi narzędziami zespół będzie budował fundament pod kolejną epokę rywalizacji, pod kolejną erę rywalizacji w Formule 1. Nie wiem, czy Fernando wiedział o tych problemach, kiedy decydował się zapisać na listę kierowców zespołu Alpine, ale to jest przede wszystkim taki znak, że nie wszystko w tym zespole od tej strony technicznej działa tak, jak powinno, no ale z drugiej strony, no co mogą zrobić? Mogą po prostu pozbierać się i pracować nad tym samochodem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, kolejnych miesiącach, no i jak rozpocznie się dla nich ta nowa era rywalizacji w Formule 1. 10. pozycja Lensa Strolla, i tutaj również pojawiają się pewnego rodzaju kontrowersje dotyczące tego samochodu, tych zmian, które wprowadziła FIA, o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o sam samochód, samochód spisuje się lepiej niż Bahrajn, choć nie ma tego błysku, który ten zespół miał jeszcze rok temu, kiedy był tą kopią Mercedesa, czy nazywany tą kopią Mercedesa. Tego błysku gdzieś brakuje i to widać. Sebastian Vettel powiedział, ten weekend jest lepszy, ten samochód spisuje się zdecydowanie lepiej, ale gdzieś na końcu tego wszystkiego brakuje mi jeszcze pewności siebie, pewności za kółkiem, żeby pojechać lepiej. To nie jest poziom, na jakim zespół Aston Martina chciałby być, i tutaj dochodzimy do tych kontrowersji. Otmar Szafnauer powiedział, że oni będą rozmawiali z FIA, żeby FIA cofnęła te zmiany regulaminu technicznego, które spowodowały, że, jak to mówią przedstawiciele Mercedesa i Aston Martina, te samochody z nisko zawieszonym tyłem mocniej dostały po głowie, straciły więcej tempa i trudniej jest go odzyskać. Otmar Szafnauer posunął się nawet tak daleko, że jeżeli te rozmowy nie zakończą się jakąś ugodą, jakimiś wnioskami, nie pójdą po myśli Aston Martina, to wtedy być może wejdą na drogę prawną, co już dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, bo nawet takiej możliwości wejścia przeciwko FIA na drogę prawną w tym obszarze zmian regulaminu technicznego, za którymi sam zespół głosował, praktycznie nie ma. No chyba, że i tu mówił o tym Martin Brundle, że Aston Martin, Otmar Szafnauer jest w posiadaniu jakiejś dodatkowej wiedzy, jakiegoś dokumentu, który mówi, że rzeczywiście to był jeden wielki spisek przeciwko Mercedesowi i przeciwko nim, no ale na nic takiego myślę, że FIA by się nie zdecydowała. Otmar jeszcze porusza jeden ciekawy temat. Kto pisze te przepisy? FIA czy Liberty Media? Bo przecież FIA powinna być prowadzącym w tym obszarze, a jak wiemy, te badania prowadzi właśnie specjalna komórka pod przewodnictwem Rossa Brauna, i to się nie podoba ludziom z Aston Martina. Otmar Szafnauer jest na tyle doświadczonym, inteligentnym facetem, że ma świadomość tego, że tych przepisów nie da się zmienić w trakcie sezonu, bo jeden zespół jest niezadowolony. Tu musi być jakieś drugie dno w tym wszystkim. Jakie? Myślę, że wkrótce się o tym przekonamy. O Sainzie już mówiłem. 12. pozycja, 12., 14. to są pozycje kierowców Williamsa. Williams mówił, George Russell bardzo głośno mówił o tym, że to będzie nasz tor. My w tym roku stawiamy na kilka torów, tam rzucimy wszystko, co mamy, reszta nas nie interesuje. Jeżeli tu uda się ugrać jakieś punkty,
to będziemy wysoko. I rzeczywiście ten scenariusz napisany pod kątem tego sezonu może się ziścić. To może po prostu zadziałać. Dzisiaj bardzo dobra dyspozycja obu kierowców. Obaj weszli do Q2. George Russell był bliski wejścia do Q3. Ostatecznie nieco zabrakło, ale ta 12-14 pozycja przy jakichś problemach z przodu mogą dać taki wynik w postaci punktów, jeszcze możliwość skorzystania z tej pośredniej opony na starcie. No, gdyby coś się działo z przodu, Williams jest jednym z pierwszych zespołów do tego, żeby te ostatnie punkty zebrać z tego stołu. O Fernando już mówiłem, bardzo słabo dzisiaj spisali się obaj kierowcy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen i tutaj właśnie jest ta różnica duża między Bahrainem a tym, co zespół pokazał na Imoli, i to też nam pokazuje, że to nie tylko zyski po stronie jednostki napędowej są przyczyną tej dobrej dyspozycji Ferrari, no bo gdyby to była tylko jednostka, to i tutaj zespół Alfa Romeo powinien być mocny, natomiast tutaj Alfa kompletnie sobie nie radzi. Duże rozczarowanie, no ale myślę, że to będzie taka sinusoida. Będzie lepiej, będzie gorzej. Alfa ma szansę na to, żeby też bić się podobnie jak Williams o te ostatnie punkty, które gdzieś będą do zebrania, ale o nic więcej. Jeżeli chodzi o tą końcówkę, no to mamy tutaj tradycyjnie już pewnie do tego się przyzwyczajmy. To będzie obrazek, który często będziemy oglądali, kierowców zespołu Haasa, Mick Schumacher, Nikita Mazepin. Schumacher robi swoje. Wczoraj bardzo ciekawa analiza na antenie telewizji Sky Sports. Anthony Davidson podpytał Micka Schumachera, jak wygląda ta jego praca w samochodzie. Obaj panowie mieli świadomość, że ten samochód nie daje dużej szansy na to, żeby się pokazać, żeby zrobić jakiś super rezultat, ale obaj ocenili, że udało mu się wczoraj w trakcie drugiego treningu poskładać naprawdę dobre okrążenie. Zwracam uwagę na jedną rzecz, której brakuje wielu, chyba nawet doświadczonym dziennikarzom. Anthony Davidson, mimo że jest kierowcą, w tych rozmowach, nawet z debiutantami, potrafi stać się takim tłem, potrafi pytać o rzeczy, które już wie, ale to rozszerza nam wiedzę. Wczoraj pytał Micka Schumachera o to, jak on pozycjonuje swój samochód na torze, jak zachowuje się w zakręcie, dlaczego w przeciwieństwie do innych kierowców był bardziej z prawej strony niż z lewej strony toru, i Mick Schumacher tłumaczył, że jest tam w pewnym miejscu tego toru na Imoli pewna nierówność. Jeżeli weźmie się ją bardziej po prawej, praktycznie jej nie czuć. Mówi, to ma duży wpływ na jedno szybkie kółko, ale kiedy przejeżdża się przez taką dużą nierówność, tylne koła również tracą kontakt z asfaltem. Potem to uderzenie, uślizg powoduje, że te opony szybciej się zużywają. Na dystansie pełnego wyścigu takie drobne rzeczy mogą mieć ogromny wpływ. Takich informacji nie dostalibyśmy od dziennikarza, który sam próbuje być gwiazdą, który próbuje być mądrzejszy od kierowcy. Niesamowicie podziwiam tą skromność Anthony'ego Davidsona, a przecież wiem, że spędził za kółkiem wyścigowego samochodu, ale w ostatnim czasie też w symulatorze Mercedesa długie, długie godziny, a może nawet dni. Takie podejście bardzo mi się podoba. Nikita Mazepin cały czas trochę się hamuje z tymi ocenami, bo powiedziałem, że nie ma go co oceniać za to, co robił wcześniej, za to, co robił poza torem, ale za to, co pokazuje na torze. No i tutaj coraz trudniej jest mi się powstrzymywać, bo rzeczywiście jego zachowanie na torze, to jak panuje nad samochodem albo nie panuje nad samochodem, nie jest świadomy tych słabości samochodu, pokazuje, że ten chłopak może narozrabiać, ten chłopak może się pokazać, ale z tej dużo gorszej strony, niż byśmy tego oczekiwali w Formule 1 od debiutanta, od kierowcy, który ma być kiedyś następcą tych wielkich, którzy dzisiaj ścigają się na szczycie. Tak to powinno wyglądać. Wiemy o tym, że nie wygląda, ale jeszcze się powstrzymam. Dajmy mu jeszcze trochę czasu, trochę kilometrów. Jeżeli przez pierwsze 4 weekendy wyścigowe tego sezonu nadal będzie prezentował to, co prezentuje, czyli rozbite elementy samochodu, jakieś drobne konflikty, utarczki z innymi kierowcami, no to ocena będzie mogła być tylko jedna. Co do jutrzejszego wyścigu, czeka nas fajne widowisko moim zdaniem. Mimo tego, że ten wyścig pewnie będzie tylko na jeden postój, mimo tego, że prognozy się zmieniają i zamiast tego obiecanego nam w cudzysłowie deszczu, już prognozy sugerują, że jutro powinno być ciepło i sucho, no to ta różnica strategiczna na początku, ta bliskość stawki w środku, no i w końcówce gdzieś tam właśnie Williams, to nam może dać bardzo ciekawe emocje. Jutro, podobnie jak dzisiaj, możemy być świadkami pewnych zaskoczeń. McLaren będzie jutro bardzo mocny, Norris jutro będzie gryzł kierownicę po to, żeby odzyskać, żeby pokazać, że ten błąd kosztował go sporo, ale on potrafi go naprawić. Jutro na pewno będzie okazja jeszcze podyskutować na temat tego wyścigu. Jest wiele tematów poza
torem, poza tym, co się działo na torze, ale dzisiaj nie ma czasu, żeby na temat nich wszystkich rozmawiać. Myślę, że w trakcie tygodnia wrócę do tych bardzo ciekawych wątków i trochę sobie je rozwiniemy. Dzisiaj Lewis Hamilton po raz 99 w karierze na pierwszym polu startowym, a tuż za nim Sergio Perez, co myślę, że jest fantastycznym wynikiem dla Pereza. Perez pokazuje tą różnicę między młodością a doświadczeniem. Mimo tego, że Max będzie pewnie dominował w dużej części sezonu nad nim, to na Perezie nie będzie to robiło żadnego wrażenia, podobnie jak takie przygody, jaka przydarzyła mu się wczoraj. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i jeszcze się z wami nie żegnam. Mam w głowie taki mały pomysł, żeby tą twórczość YouTube'ową uzupełnić o taki mały, krótki materiał, który publikowany byłby na Twitterze. Mam pomysł na to wszystko. Twitter dopuszcza filmy o długości maksymalnie 2,20. 2,20 to jest tempo, w jakim przejeżdża się, jakim kierowcy przejeżdżają, takie okrążenie instalacyjne, i to byłaby robocza nazwa takiego materiału. To byłaby taka próba odejścia od tej formy, do której jesteście przyzwyczajeni, próba dostarczenia wam materiału w sytuacji, kiedy nie mam kamery, nie mam światła, nie mam szafy za sobą, ale w nieco innych okolicznościach. Gdyby coś ciekawego się działo, takie dwuminutowe uzupełnienie, myślę, że byłoby idealne. Premiera pewnie wkrótce. Na razie to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.